przestańcie mówić, że jakaś duża gra czy program jest do dupy przez deweloperów, bo to zwykle nieprawda. Wiele osób ma pretensje do zwykłych programistów, że produkt jest słaby, a ja wytłumaczę Wam, dlaczego to jest bez sensu i postaram się to zrobić szybko. Skąd to wiem? Ja jestem product ownerem w firmie produkującej oprogramowanie, zarządzam kilkoma produktami i współpracuję z paru dziesięcioma deweloperami dziennie. Wyobraź sobie, że jest jakieś studio czy firma produkująca oprogramowanie i składa się z kilkuset programistów. Nad tymi programistami zwykle ktoś czuwa. Bardzo często jest to na przykład team leader. Wybaczcie, że piszę brzydko, bo piszę brzydko, trudno. Mamy takich w zespole deweloperów 5, 10, zwykle nie więcej. Kilka takich zespołów może być częścią większego działu. Dany dział może się zajmować jakimś na przykład silnikiem, czy jednym komponentem całego większego programu. Inny robi animację, interfejs i tak dalej, i tak dalej. Nad kilkoma takimi zespołami musi być jakiś kierownik tego działu, a dodatkowo osoby, które dbają o merytoryczny sens tego, co robią programiści. Na przykład product managerowie czy product ownerowie, jeżeli mówimy o metodologii Agile. Nad działami, nad takim jednym działem znajduje się kolejna warstwa kierowników. Może to być jakiś na przykład jeden większy sektor. W zależności od struktury firmy, no takich poziomów może być kilka, jeżeli firma jest bardzo duża. Ale zwykle na samej górze mamy zarząd i prezesa. I wy teraz myślicie, że ten biedny, mały, szary deweloper tutaj, tak zwany klepacz kodu na samym dole, ma jakiś realny wpływ na decyzje podejmowane w firmie. Taki deweloper dostaje szereg zadań, które ma wykonać w czasie X i tyle. Taki deweloper nie decyduje o tym, co ma robić. Jedyne, nad czym panuje, to w jaki sposób zrobić te powierzone mu zadanie. Oczywiście będą deweloperzy, na przykład projektanci, architekci, którzy mają większy zakres obowiązków i wpływ na design produktu. Co nie zmienia faktu, że to zarząd steruje wszystkim pod sobą i wyższa kadra kierownicza. Wyobraźcie sobie sytuację, w której na przykład deweloperzy informują team lidera, że jakieś zagadnienie przekroczy zakładany czas albo w ogóle nie może zostać zrealizowane niskim kosztem. Wtedy taki team leader idzie do swojego kierownika czy menadżera i informuje o problemach, o ryzyku i oni propagują, ci kierownicy, oni zwykle wiedzą, co się dzieje, tak? Ci kierownicy pierwszego szczebla. Oni propagują te informacje wyżej. I gdzieś na tych poziomach wyżej ta informacja jest ignorowana, albo to nie mamy ludzi, nie mamy czasu, nie mamy pieniędzy, musimy iść na jakiś kompromis i zwykle coś nie jest zrealizowane albo poprawione. Cały ten skład tutaj musi iść na kompromis. Zwykle to właśnie product ownerowie, product managerowie muszą wykminić, jak zrobić, żeby było najlepiej. No wiemy, że coś jest do dupy. Jest ryzyko, że wybuchnie, ale idziemy dalej, tak? Jeżeli firma jest źle zarządzana, ta kadra wyższa nie reaguje na problemy zgłaszane niżej, tych kompromisów zaczyna się nawarstwiać, no i to w końcu wybucha, mamy problem. Musimy przełożyć albo premierę tego produktu, albo wypuszczamy go z tą świadomością, że coś w nim jest popsute. I tak to, wydaje mi się, że tak to wygląda też i w game devie, no. W dużych firmach, w których jest paręset programistów, no nie ma szans, że oni wszyscy coś nie potrafią, tak? Może być jakiś jeden partacz, no ale to raczej będą ogarnięci ludzie, którzy po prostu nie mają czasu i środków i firma zna to ryzyko i wypuszcza gówno. I możecie podziękować zwykle zarządowi i panom prezesom.